Siema widzowie, w ten piękny dzień. Mamy piątek, jest 7 października. Przygotowujemy siewnik do siania. Za nim widzicie całe mokre wszystko, bagno, woda płynie. Bronowałem to pole. Niestety tylko do połowy, bo tam się nie dalej już nie dało wjechać, bo jeszcze woda stoi. Będziemy siali dzisiaj tamto pole, czy dzisiaj. Zobaczymy ile zejdzie z przygotowaniem siewnika, no bo chciałem wam nagrać jeszcze ładnie, jak się robi próbę kręconą w tym siewniku, jak ja to robię, jak ważymy, jak wychodzi. No i co? Mamy piękne pole przygotowane. Jedno i drugie. To jutro będę atakował z rana, bo dzisiaj się niestety nie wyrobię. Niestety się nie wyrobię, bo co? No bo mamy jechać z narzeczoną do kumpla. Wiecie jak to w piątek, piąteczek, piątunia. O, niestety nie mam bolca. Gdzieś mi wcięło, będzie taki bolec. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Skręcę na sztywno i ciul. No nic, będzie o, tak. Tu mogę skręcić na sztywno. No nie w tę stronę. Kręcimy na sztywno. No dobra, kręciłem. Kręcimy na sztywno siewnik, żeby był. O, tu jest ok. I tu. Szydon będzie tam coś pracował na pewno, ale chodzi o to, żeby nie bujało nim aż tak na baki, na prawo i lewo. Warunki są hardkorowe. Naprawdę, jak mówiłem w ostatnim odcinku, dawno nie pamiętam takich hardkorowych warunków, żeby były u nas do siewu. No jak to mówię, październik mamy, a ja dopiero sieję. Ja dopiero będę siał pszenżyto, nie? No także nie jest ciekawie. Pszenica to może zostać posiana dość późno, ale jeżeli będzie taka pogoda w październiku, to temu pszenżytu nic nie będzie. Będę pewny i spokojny, że to się rozkrzewi. Czekajcie, podjadę sobie trochę. Musiałem zrzucić obciążnik, jak ubronowałem, bo tak mi przód się zapadał, że po prostu nie dało się jechać. Szansa na zakopanie się była olbrzymia z tym. Ale to ja mogę tu jeszcze podnieść ramiona. Na spokojnie widzę. No wyjąłeś mnie. Jeszcze na spokojnie mogę podnieść ramiona. I to zrobię, żeby było maksymalnie wysoko. O. Dobra. Teraz z tej strony. Pytanie czy... O. O ty kurde, wyskoczył mi. Mamy to. Mamy to. Kapcia zrobiłem. Wujo siał już. Pszenica jest zasypana. Będę musiał sypać ją. Certyfikat. No ja tylko sieję certyfikat. Wuja sieje tylko certyfikat. Zwolennikiem ma pewnego materiału siewnego po prostu i tak to wygląda. O. Padła mi zamleczka? No nie, zaraz odjedziemy i zobaczymy. Dobra, jakby to zrobić? Jeszcze może skręcimy. Dobra, mamy to. To weźmiemy sobie do góry na razie, żeby nam tu nie dyndało. Będziemy jeździli po drodze. Ok, i walimy do góry. Dobra, wiesz, że nie da rady, bo... Uła, dawka jest potężna ustawiona. Dobra. Przemieszczamy się na drugie podwórko. Na drugie podwórko będziemy się przemieszczać. Żeby się przygotować do siania. Przygotować siewnik, zrobić próbę kręconą. O, jest i Piotr. Wjecha na salony. Zieloną limonkową scenolą. O,
Yo! Co? Nie rozumiem. No, widzicie, Piotr się z wami witał. Ścieżeczki mówię, ten. Dawaj jednego weź na razie już. Jedziemy na i ten wagę weź od razu. A widzę, żeś kupił prowiant, no i to się rozumie. Mamy towar zaprawiony. Opa. Dobra. Co? Jak miałem zaprawiać? Do worków w sensie. A po co do worków? Na co mi do worków? Tu? No coś takiego. To towar dla Stacha, bo wymiankę robimy. A. Bo on za dużo zaprawił, se. To moje, to jest zestaw. Jak był czyste, a ty bierzesz. No, jak już zaprawiony ma to. Bo cóż z tym zrobi, kurą mnie wywali. A, no zatruje się, i tak. Meskita. Jedziemy tu. Dobra. Będę musiał tu sypać. Zrobimy tu próbę. Posuń się. Jeszcze landekę na bok. Całe to będzie wywalone, tu jest beton i tu będzie przedziałka i w rogu będzie pszenica. No i żmijką tu będę ładował, tu na tregrę położę tylko wiesz belkę. Nie wiem, zobaczę. Zobaczymy, jak ja nie też to. Tak myślałem, no nie? A jak nie to od Stacha. Bo tak sobie westchniałem, no nie? Na to my stajnie mogę wsypywać, tylko też mi żmijka byłaby potrzebna. Sprzedaż zboża w tym roku, to i żmijkę kupisz za pszenicę. Pszenica 1000. A czekać na lepszą cenę, idzie ku dobremu jak na razie. 1600 już na razie. No, mówię, dlatego mówię, że idzie ku lepszemu. No, dokładnie, dobra. Ja tu wjeżdżam tyłem. Jeszcze będzie kosztować i wszystko na tak. 100 na zero. Masz, będzie nagrywał z boku. Jest. Mamy tutaj wagę. Będziemy ważyć towar, ale najpierw otworzymy i zsypiemy. Tu są korytka. Leżał u mnie w garażu równiutki rok od zeszłych siewów. Opa. Ja cię kręcę, nie gadaj, że będziemy musieli zsypywać. A to powinno zlecieć. Jak doładujemy towaru, to ten siewnik to ponad tak tu siądzie. No to jest obłęd. Poczekaj, podniosę to do góry. A teraz to nie będzie... Brat, kurwa, leciało, bo jest odblokowane. Tu jest odblokowane. A ruszaj tym wodami, może tak. Teraz zakręć kołem do przodu. Zalepiło lejki? Co jest? Czekaj. Nie. Coś tu jest nie halo. A, już wiem. Co ten wuja? Zamyka chyba. Dobra, nie trzeba kręcić. To były pozamykane. No. Poczekaj, patrz teraz. O, teraz to tak, chyba ty. Daj do góry, siewnik trochę. Do góry, do siebie weź pociągnij. No, do siebie. Dobra.
Czekaj, nie kręć, nie kręć. Nie kręcę, bo widzę, że tam łapy są. Ostatniego żeś mi odchodził. Co ostatniego? Lejka? Coś słabo tu nie idzie. Poczekaj. No leci. O. Tu chyba nie leci. Nie, no dobra, zakręć kołem. No dawaj, kręć. Dobra. Kręć tyle, to tam niech se będzie. Reszta niech se będzie z tego względu, że... posuń się. Z tego względu, że co? Nie, no podjadę, to weźmiemy. Do przodu wyruszę na razie. Zbierzemy to pszenicę calutką do worka. Tak nie było. Dobra. Mamy interes zrobiony. Jedno wiaderko jest po zaprawie, to ty możesz sypać. Tym, no. Siejemy. No, że się sypiemy, a potem. Co? Sypiemy, a potem zrobimy próbę. Zasypiemy calutki siewnik. Mam tabelkę na telefonie. Zobaczymy, ile to urośnie. Surfanem zaprawiane. I zaraz wam pokażę w sumie. Sorry, Sarfun jest i Primus B jako donosienny nawóz. Pierwszy rok na donosiennym. Zobaczymy, czy to zboże będzie szybciej kiełkowało po tym, czy nie. Zaprawiane było niecały tydzień temu. Wiem, że nie zaprawiałem wszystkiego jeszcze, bo Stachu mi, że ma swoje tam, od siebie ma to zboże. U ma zostać, to po co ma się szkymbarną. No dokładnie. Jak im braknie, tak czy siak, to i tak dosieje i tak. Jak im braknie, to wiesz. Wyjedzie. Dobra, mu styknie. O, pięknie. Dobra. Teraz co? Trzeba... się jebłem. Do góry trochę podnieść. I ustawić. Dobra, ja tu sobie szykuję, będziemy kręcić zaraz. Montujemy tu deseczki. To jest tak, grynienka jest jedna, żebym się nie pomylił. Czekajcie. Jest tak. Jedna... Kurwa, trzeba gdzie... Do tyłu cofnąć, czy nie? Chyba nie. O, jednak nie. Dobrze pamięta, nie? Dobrze pamięta, dobrze. Dwóch rynienek. Dobra. Teraz zasuwamy to. I mamy, i teraz tak. 21 obrotów kołem. Dobra, już, zostaw. No. Zaznaczamy. Takie czyste. A jeszcze zanim, to muszę ustawić te... Czekajcie. Dobra, kręcimy 21 razy kołem. Okay. Tak. Siadło. Raz. Dwa. Trzy. Cztery.
To jest przerąbanie o to co najmniej. Nie, nie, nie. 4, 5. 5, czekajcie. 5. Muszę zaznaczyć tu. O, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 ostatni raz. O, tyk. No, całe gówno się nasypało. Co? Cały ciul się nasypał. Włączymy wagę. Gdzie ona się tu włącza? Tu jest z boku. O, wyłączyłem. Czekaj. No zostaw to, tyle to tam nic. Zero. Tare. Ale dobrze, kurde. Tarujemy. Moja waga i nie pamiętam. Piotruś, nie pamiętasz jak się obsługuje? I mnożymy razy 100 to co tu wyjdzie. Patrzymy ile tu wyjdzie. No, 160 kg wyjdzie. Coś czuje. Co? No. A ustawiłeś tam 2.12? Nie ustawiłeś. Nie ustawiłeś tam trybu 2.12. Dobra. Jakiego? Co? Jakiego? 150 kg jest ustawione, za mało. Jeszcze no. No tam dosuń. 160 kilo wychodziło. Co? Jest! Jest? Dobra. Ustawiamy. Weź to schować do tego. Masz? Jest za jaki bieg ustawiony? Nie wiem jak jest bieg ustawiony. Co? Numer. Wiem. Spokojnie wytnie się. 16,8 gdzieś 61 ustawiamy. 50. 61 to jest 2,12. No to mówiłem o tym, że 2,12. 2 10, 11 12. Dobra, kręcimy. Najwyżej. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No, powinno być więcej. Bankowo będzie więcej, już czuję. O, powinno być idealnie. Co? Tu jest mniejsze korytko. Wiesz? Tak? Tu jest mniejsze korytko. No. I kurwa bajka. Może być. 190 kg. Może być. Jest to idealnie.
A, w sumie zapomniałem. Dobra, mamy 190 kilo. Wsypuj. Ja zasuwam. Co? Nie słyszę. Wagę. Wiesz co, będzie ci potrzebna teraz w domu? Na razie nie. No to niech leży. Tylko żeby mnie nie rozładował. Idę na motę albo je szukasz takiego nowej ładowarki, albo poszukasz w domu. No naprawdę nie wiem, nie mam pomysłu, gdzie ona. Teraz wsunąć te korytka to... Ojejku. Podnieś się w nich do góry. Dobrze, tak? Tak. No do siebie. No do góry, dawaj. Jeszcze. Dobra. No. Tą listę trzeba do góry podnieść. Tu się gdzieś było. Gdzie? Tu. Czekaj, tu jest korytko. O, dobra. Czekaj, teraz tu mam korytko. Daj nam młotek z tego. Powinien być taki mały młotek, jakiś z rozjebanym tym. A teraz jest. Dobra, witam was w kolejnym odcinku. Dzieliłem ten odcinek na dwa. Z tego względu, że tamten wyszedł bardzo długi. Zaczynamy siać towar, zobaczymy jak to będzie szło. Bo tu mokro. Pierwszy przejazd to zawsze jest niepewny. Próba kręcona na 190 centy to Panteon. I próba zrobiona na 190 kilo. I siewnik ustawiony na 190 kilo. Jest to Amazon D4T25 i tam jest na, według tabeli numer 61. To jest 12, czy 2 i 12 ustawione. Tak to wygląda. Dobra. To jest dużo peżu, wiesz? No to się przy granicy ciągnie, to nie problem. To jeszcze raz się od granicy przejedzie i... Podniosła nam ciapka. Zestrzelił bez tego. No. Jedziemy. No tam dużo peżu było, bo tam... Peżu, co ja mówię, tam kurwa... Taka wiesz, pazdrów dosłownie tam. Ale to jest najdobrze właśnie od granicy. No. Najważniejsze, że zboże w ziemi. Najważniejsze, że zboże w ziemi i się wszystko sieje. Ciężkie to pole było do uprawy. Ale idzie zboże do ziemi. Zboże idzie do ziemi, ten zboże.
teraz zejdę i ustawię nam ścieżkę, żeby robiło. Przerzuć na drugą stronę belkę od znacznika. Poczekaj. No, na drugą stronę, nie? Ja mam to zaznaczone. Tu jest do zamknięcia. Do zamknięcia to jest, żeby nam ścieżkę robiło. No ten to znowu a już w dupie. Ważne, że jest znacznik. Jeden za krótki, drugi za długi. Można to przepiąć w takim sensie, że tu można zrobić różnicę, nie? No nie, on wyszedł swobodnie, no nie. O, no jest gij teraz, ładnie. Z tamtym coś nie pamięta, co z tymi łatciuszkami jest. O. Przejemy. Pierwszy przejazd za nami. I jedziemy.